Dorota Wellman jest taką osobną jednostką, instytucją programową. Ona prowadzi u nas w Warszawie, to zdrowie NTW wiedzą, ten hotel. Jest już tego nagrałaś, Dorota? Ponad 100. Ponad 100, a dokładnie? Dokładnie 120 kilka, ale nie pamiętam. Na pewno pamiętasz, masz wszystkie kasety odłożone. Przecież nie będę się tak chwalić. Dorota, ty nie pracujesz, z tego co wiem, w strukturze informacyjnej. Nie. Chociaż zaczynałaś, robiłaś dzienniki. Opowiedz nam coś o sobie w ogóle, bo tych redakcji to miałaś na swoim sumieniu sporo od kilku lat. To ja rzeczywiście zaczęłam pracę z części dziennikowej, ale z przyczyn technicznych, powiedziałabym, nie mogłam tam dalej pracować, bo byłam A jak się nazywa ta przyczyna techniczna? Nazywa się Kuba i byłam w mocno zaawansowanej ciąży, co ukrywałam do 7 miesiąca. I wszyscy bardzo dziwili się, że jestem tak bardzo gruba. Mhm. A że mnie przyjęto do pracy, to jest cud boski, bo nikt by nie chciał takiego grubasa z takimi czerwonymi rumieńcami od ciśnienia, które mi uderzało, przyjąć pewnie do pracy. Tak się zdarzyło szczęśliwie. Jeszcze wtedy pracował Michał Komar, który odpowiadał za... To nie cud moje, to znaczy nie cud boski, tylko Michał Komar. Nie cud boski, a Michał Komar. I on mnie przyjął do pracy, ja przyznałam mu się dopiero wtedy, że jestem w ciąży, on się strasznie zdziwił. I rzeczywiście dziecko urodziłam, pracując tutaj w telewizji, już mi tutaj się robiło słabo i to było trochę za wcześnie niż powinno być. Poszłam urodzić dziecko i wróciłam po miesiącu. Udało mi się wychowywać dziecko i robić programy, uważam to za swój osobisty sukces. Cały czas tak jest oczywiście. Przed południem chodzę z wózkiem elegancko, i zastanawiam się, co będę robiła po południu. Po południu spotykam się z gośćmi i z Państwem. Dzięki temu. I dzięki temu. No opowiedz nam w takim razie, miałeś tych spotkań mnóstwo, randek nazwijmy to. Którą randkę najpierw wspomnisz? Tą, którą przygotowałam dla Państwa, bo to była taka randka z zaskoczeniem. Poza tym chciałabym zwrócić uwagę, żeśmy robili również tutaj scenografię sami, żeby była jasność przy pomocy kolegów, którzy pracują razem z nami w NTW. A to nie jest takie proste zrobić scenografię z niczego, więc sami przynieśliśmy świeczki, stary gorset z Paryża, stare książki, coś tam jeszcze. I z tego powstała taka scenografia. Przyjechała pisarka z Paryża, Polka, która na moje pytanie pierwsze, no właśnie tak odpowiedziałem, chciała, żeby Państwo to sami zobaczyli. No, okej. Witamy serdecznie. Kolejny hotel, tym razem osoba wyjątkowa, która przyjechała do nas prosto z Paryża. Naszym gościem jest Manuela Gretkowska. Jeśli Państwo nie wiedzą, kim jest Manuela Gretkowska, to mam nadzieję, że za pomocą naszego 30-minutowego spotkania będą mieli Państwo okazję właśnie się o tym dowiedzieć. Manuela Gretkowska, czy jesteś czarownicą? Nie jesteś czarownicą, bo widzę, że pytanie się mocno zdziwiło. Nic nie odpowiada. Nie jest czarownica. To bardzo dobrze, bo z moich bardzo podejrzanych plotek wynikało, że jesteś osobą, która się para również czarną magią. Mam tylko czarne rękawiczki, nic więcej. No to bardzo dobrze. To cieszę się, bo byłam pełna obaw, że może coś się złego stać w czasie naszej audycji. Tak naprawdę to jest to osoba, która przede wszystkim jest związana z literaturą. A mianowicie zadebiutowała książką My Dziś Emigranty. Tak się ta książka nosiła tytuł. A teraz mamy okazję spotkać się z Manuelą Gretkowską po raz drugi. Na naszym stole stoi książka wydana przez oficynę wydawniczą i nazywa się Paryski Tarot. Popularna osoba, Czesław Miłosz o niej pisał i to w samych pozytywach, a jeśli Państwo interesuje, co napisał, to proszę to znaleźć, bo warto. Jak się znalazłaś w Paryżu i kiedy to było? Świetny fotel, to znaczy ja, Dorota, ja już milknę w tym momencie, bo ja tej pani Manueli Kwiatkowskiej to w ogóle nie słyszałem, czyli strasznie dużo do pogady. Ona się nie nazywała Kwiatkowska, tylko Gretkowska i to już należy... A to jest dykcja. To nie dykcja, to był zły dźwięk. Natomiast ona naprawdę jest znakomitą postacią i rzeczywiście była jedną z ciekawszych osób. Opowiada tak niesamowite historie o swoich spotkaniach z jakimiś strasznymi... A to nie słyszałem, ona nic nie mówiła. No bo ona na moje idiotyczne pytanie, czy jest czarownicą, bo ktoś mi tak podpowiedział, że ona się zajmuje czarną magią. Nic nie odpowiedziała. Przyznam się, że ja miałam wyjątkowo głupią minę, co było widać, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić dalej. Myślałam, że ona... Ale czy ona jest czarownicą? Ona się zajmuje, rzeczywiście profesjonalnie zna się na kartach Tarota i zna się na tym świetnie. Natomiast specjalnie do nas do studia nie przywiozła kart, żeby nikt ją nie prosił o wróżenie. W związku z tym znamy tę informację wyłącznie z plotek. Ja jej wierzę, bo jest to naprawdę ciekawa postać, poza tym książki są znakomite, świadczące o niebagatelnym talencie. No dobra, to teraz się weźmy do tego naszego programu, bo jest sobie duży program Polonii 1. Zaraz będziemy dokładnie rozmawiali, jak on jest zbudowany. I w tym programie, w bloku, powiedzieć lokalnym, tak to Polonia nazywa, o godzinie 15.15, jeśli mnie pamięć tam nie myli, jest napisane rozmowa z prezydentem i wtedy sobie stacje tam odpuszczają jakieś takie,
nazwijmy to, półpolityczne czy lokalne kawałki. A o godzinie, no później, pół godziny, 15.45 bodajże, napisane jest Kultura. I blok Doroty Wellman chodzi pod hasłem Kultura. Ja mam do Ciebie pytanie, jak Ty selekcjonujesz ludzi do tego bloku? Czy to właśnie mają być ludzie kulturalni, czy to są ludzie tak po prostu takich, których Ty masz w notesiku, czy... No czy masz, jak krótko mówiąc, z klucza, czy nie z klucza? Niektórzy są bardzo niekulturalni, co można było zobaczyć przy okazji różnych spotkań, ale nie są to tylko przedstawiciele świata kultury. To są po prostu interesujący ludzie. Oni są też z mojego notesika, bo moja przeszłość jest filmowa, w związku z tym często pojawiają się goście ze świata filmowego, ale to także ktoś nam podsyła takie informacje, mamy takie sygnały od widzów, co uważam za rewelacyjną podpowiedź. Proszę Pani, jest bardzo interesujący człowiek, który się zajmuje tym i tym i ja z tego skrzętnie korzystam, bo wiem, że ktoś to będzie chciał zobaczyć. Widziałem takie dziwne te fotele, bo one to jest niby taki fotel, to mi się zresztą ostatnio, jestem noworyszem, bo od 3 dni mam telewizję kablową, to od razu to sobie podejrzałem, zobaczyłem, że jest TV5, francuska stacja i tam jest takie le divan, to się nazywa, kanapa, można to przetłumaczyć. Ty ściągnęłaś ten fotel z kanapy? Broń Panie Boże, ja kanapę oglądałam i oni, jeśli się dobrze słuchać, to trochę o innych rzeczach rozmawiają. To znaczy oni lubią rozmawiać o prywatnych sprawach, o tym, kto z kim sypia i dlaczego, i jakie miał problemy seksualne w dzieciństwie. Ja się tym nie zajmuję. Nie zajmuję się. Nie specjalnie mnie to interesuje. Tam rzeczywiście twórcy łącznie z Andrzejem Żuławskim wypowiadają się, co zaważyło na ich kompleksie Edypa. Mnie to nie interesuje. Mnie interesuje raczej to, co ludzie zrobili w swoim życiu twórczego albo czym się specyficznym zajmują. No to jeszcze się pochwal najbliższymi planami i dajmy mówić innym. Już ja się zamykam, bo ze mną jest trudno trzymać, tak, ja wiem. Będzie as kontrwywiadu i postawimy go tyłem, żeby go nie było widać. Będzie opowiadał, co to znaczy kontrwywiad. Będzie ornitolog, który powie nam, jakie są ptaki polskie i ile ich jest jeszcze. Będzie Bogusław Linda, mam taką nadzieję, staram się o to usilnie, z Amantą porozmawiać. Będzie Bogusław Linda i to mnie tak powolutku wprowadza w świat kultury.